Zdrawiam Was, drogie siostry i bracia. Dzisiejszy tytuł tego mojego wystąpienia będzie krótki. Tylko Bogu chwała. Tylko Bogu chwała. Jakiś czas temu niedawno cały świat chrześcijański obchodził 500-lecie reformacji w naszym kraju, zresztą w całym świecie. Jakie już było nasze zdumienie, kiedy zobaczyliśmy na rynku naszego miasta, na wieży kościoła ewangelickiego, wywieszony baner ku czci tych podstaw tej wiary protestanckiej z pewnym, bardzo istotnym brakiem. Bo jak zapewne pamiętacie, cała doktryna protestancka sprowadza się do tak zwanych pięć sola. Pięć razy sola. To po łacinie. Pierwsze sola scriptura, czy tylko Pismo Święte jest potrzebne. Dwa solus Christus, tylko Chrystus zbawia. Trzy sola gratia, czyli tylko dzięki łasce jesteśmy zbawieni. Sola fide, tylko dzięki wierze możemy być zbawieni. I piąta sola, soli deo gloria, tylko Bogu należy się chwała. I jakież było nasze zdziwienie, kiedy zabrakło tego piątego elementu w tym banerze wiszącym na wieży kościelnej. Nasza siostra Olga wybrała się tam do tego księdza ewangelickiego z zapytaniem, dlaczego? Dlaczego tak się stało? Zaczął jej tłumaczyć dość zawile, dość mętnie, w absolutnie nieprzekonywujący sposób. Uznałem zatem, że stał się jakiś wielki nietakt w mieście założonym przez protestantów w Tarnowskich Górach. Zapomina się o jednej z najważniejszych zasad wiary ewangelickiej. Tylko Bogu chwała. Tylko Bogu chwała. Dlatego poświęcę to moje wystąpienie temu tematowi. Jak wiemy, zbawienie jest niezasłużonym darem Boga, który otrzymaliśmy. I dlatego powinniśmy całym swoim życiem oddawać Jemu chwałę i tylko Jemu. Oddawanie komukolwiek czci innemu, czy uwielbianie kogokolwiek innego poza Bogiem, jest grzechem bałwochwalstwa. Podkreślam, jest to grzech bałwochwalstwa. Pan Jezus w Ewangelii Mateusza 4,10 mówi: Panu, swojemu Bogu będziesz oddawał pokłon i służył jedynie Jemu. Jedynie Jemu. Nasze życie chrześcijańskie Bogu na chwałę jest dzięki temu źródłem naszej radości i daje nam poczucie takiego ugruntowanego i pewnego sensu w naszym życiu. Bóg nas stworzył, byśmy całym swoim życiem oddawali Mu chwałę, byśmy starali się tylko Jemu podobać, traktując Go z należytą czcią i szacunkiem. Biblia nazywa to bojaźnią pańską. Byśmy też wyrażali swoją wdzięczność za łaskę. Życie jest wtedy pełne naszej chwały, kiedy poświęcamy je Bogu, a kiedy nie przeżywamy je
go wyłącznie dla siebie, dla swoich egoistycznych potrzeb. Chrześcijanin, choć obdarza szacunkiem zgodnie z Pismem Świętym wyznaczone przez Boga autorytety takie jak rodziców, przywódców duchowych, urzędników państwowych, to jednak chrześcijanin nie chce żyć pod władzą kogokolwiek i oddawać komukolwiek chwały i czci, jak tylko i wyłącznie swemu Bogu. W liście do Efezjan czytamy w 12 wierszu pierwszego rozdziału, abyśmy żyli dla jeszcze większej Jego chwały, my, którzy już wcześniej złożyliśmy nadzieję w Chrystusie. Mamy żyć dla jeszcze większej chwały naszego Boga. Zasada tylko Bogu chwała jest niesłychanie ważną zasadą, bo jeśli ją usunie się z zestawu tych pięciu zasad, to jak gdyby kwestionuje się poprzednie. No bo jeśli Bogu nie należy oddawać tylko chwały, to niby dlaczego Jego Słowo ma być tak przez nas honorowane i szanowane? Jego łaska i sam Jezus Chrystus, Jego Syn. Więc myślę, że koniecznie trzeba przywrócić znaczenie i wartość temu sformułowaniu. Ta zasada, tylko Bogu chwała, opiera się na pierwszym i drugim przykazaniu dekalogu. Więc teraz otworzymy sobie Księgę Wyjścia, 20 rozdział. I czytam od 1 do 6 wiersza. Ja jestem Pan, Twój Bóg, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie oddawaj czci innym bogom obok mnie. I drugie przykazanie. Nie rzeźb sobie bóstw, ani nie czyń żadnych wyobrażeń czegokolwiek, co jest wysoko na niebie, albo nisko na ziemi, albo głęboko w wodzie. Nie składaj temu pokłonów, ani nie oddawaj czci, ponieważ ja, Pan, Twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym. Dochodzę winy ojców na synach do 3. i 4. pokolenia tych, którzy mnie odrzucają. A okazuję łaskę 1000 pokoleniom tych, którzy mnie kochają i przestrzegają moich przykazań. Jak wiemy, szatan, wróg Boga i Kościoła, namówił przywódców kościelnych, by to zmienić. Drugie przykazanie, zakazujące czcić jakiekolwiek wizerunki i przedmioty kultu, zostało po prostu usunięte z dekalogu. Jak do tego w ogóle doszło? Otóż, kochani, po 320 roku naszej ery, za cesarza Konstantyna, chrześcijaństwo stało się oficjalną religią Cesarstwa Rzymskiego. Wtedy to do kościoła weszło wielu połowicznie nawróconych pogan,
którzy czcili dalej pogańską królową niebios, dawniej nazywaną Izydą, Dianą albo boginią Kali. Tyle, że teraz czczono ją pod imieniem Maryi. Celebrowali dalej pogańskie święta pod chrześcijańskimi nazwami. Czcili dalej obrazy, posągi i bożki, ale pod imionami świętych męczenników. Kult Dionizosa przeniesiono na świętego Dionizego, a kult Izydy na świętego Izydora. Wszystko to nie miało żadnego oparcia w Piśmie Świętym. Przykazanie Boże przecież zakazuje takiego kultu. Czasem usprawiedliwia się to, słyszymy to teraz z ust niektórych księży, że te przedmioty, te wizerunki to tylko symbolizują te święte postacie, symbolizują Boga. No, sęk w tym, że poganie też tak wierzyli, że to są tylko symbole, ale Bóg jednoznacznie nazwał ich praktyki bałwochwalstwem. Spróbujmy przyjrzeć się temu, co Bóg powiedział na temat tych praktyk z Księgi Izajasza 44 od 9 wiersza. Posłuchajcie tych pełnych ironii słów Bożych. Wytwórcy bożków, oni wszyscy są niczym. Ich cacka nie przynoszą żadnego pożytku. Ich wyznawcy nie widzą i nawet nie wiedzą, że okryją się wstydem. Bo kto tworzy bóstwo lub odlewa figurkę na nic nieprzydatną, okryje się on wstydem wraz z towarzyszami. A rzemieślnicy to też tylko ludzie. Niech się wszyscy zbiorą i staną, niech ich przeniknie lęk i ogarnie wstyd. Kowal bierze przecinak, rozgrzewa metal w żarze, formuje go młotkiem, działa korzystając z siły swojego ramienia, gdy jest głodny, ustaje, a bez wody omdlewa. Stolarz podobnie rozciąga sznur, kreśli zarys ołówkiem, wycina bożka dłutem, zaznacza rozmiar cyrklem i nadaje mu kształt człowieka. Zgrabnej ludzkiej postaci do postawienia w domu. Czyni bożka, aby przed nim padać. Pada przed nim i kłania mu się. Modli się do niego i mówi: ratuj mnie, bo jesteś moim Bogiem. Och, nie kojarzą, nie rozumieją, bo mają zamazany wzrok i serca niezdolne do myślenia. Nikt sobie nie bierze do serca. Brak im rozumu, by powiedzieć: połowę drewna spaliłem w ogniu, tak, dzięki temu napiekłem chleba, przyrządziłem mięso i najadłem się, a z reszty zrobiłem ohydztwo, aby się kłaniać przed klockiem drewna. Kto się zadaje z popiołem, tego zwodzi omamione serce i nie uratuje swojej duszy. Nie zapyta, czy to, co trzymam w ręce, nie jest zwykłym oszustwem? No, czy te słowa zostawiają jakąkolwiek wątpliwość? Bóg szydzi, śmieje się z tych, którzy propagują takie kulty.
którzy oddają cześć takim przedmiotom. A więc ci ludzie połowicznie nawróceni mieli te nawyki pogańskie dotyczące tych kultów. Niemniej jednak Kościół bronił się przed tymi praktykami. Nie aprobował ich, ale stopniowo niestety ulegał presji tych, którzy tak wierzyli. I w 787 roku Sobór Nicejski II zatwierdził kult obrazów wbrew Słowu Bożemu. Dokonano więc zamachu na podstawę prawa Bożego, całkowicie przy tym lekceważąc prawodawcę. Odtąd grzech bałwochwalstwa stał się grzechem społecznym Kościoła. Handel dewocjonaliami zaczął przynosić ogromne zyski wiarołomnym przywódcom i doktryna religijna uległa wypaczeniu. Przedmiotom zaczęto oddawać cześć boską. Przedmiotom zaczęto oddawać cześć boską. Dokonano jeszcze jednej zbrodni, bo po usunięciu drugiego przykazania dekalog skurczył się do 9. A żeby dalej oszukiwać ludzi, że jest to dekalog, czyli 10 słów Bożych, podzielono 9 przykazanie na 2 części, tą drugą część nazywając 10. A jak ona brzmi? Kto pamięta z dzieciństwa? Ani żadnej rzeczy, która jego jest. Teraz młodzież przystępowała do pierwszej komunii świętej. Księża uczyli w katecheci. Trzeba wykuć 10 przykazań Bożych. No, Zosiu, powiedz, jak brzmi 10 przykazanie. No, ani żadnej rzeczy, która jego jest. Bardzo dobrze, masz 6, ale rozumiesz to? Nie. No, bo się tego zrozumieć nie da. Zdanie pozbawione podmiotu i orzeczenia. To rzekomo Bóg miał takie głupie zdanie wypowiedzieć ludziom. Straszne. Straszne. 9 przykazanie mówiące o tym, że nie należy pożądać od żony, domu, zwierzęcia i żadnej rzeczy u swego sąsiada, rozdzielono na coś, co jest karykaturą przykazania. Ani żadnej rzeczy, która jego jest. Ale kogo? No więc, jakby tego było jeszcze mało, dokonał się zamach i dokonuje się na naszych oczach zamach na pierwsze przykazanie. Nie będziesz miał bogów cudzych obok mnie. I teraz mówi się, perswaduje się ludziom wierzącym na całym świecie, że wszyscy inni bogowie, choć się inaczej nazywają, to są właściwie obrazem tego samego Boga. To niezależnie kto w co wierzy, a ponieważ wierzy szczerze, no to można śmiało go uważać za współbrata. A więc, że wszystkie inne bożyszcza, bogowie, to są jak gdyby obrazem tego samego Boga.
I to jest podstawa tej tak zwanej ekumenii. To właśnie w imię tej fałszywej doktryny, nauki gromadzą się przywódcy kościołów razem z buddystami, z islamistami, razem z czcicielami różnych innych religii, rzekomo wielbiąc tego samego Boga. Jakie zręczne, ale jakie też i prymitywne kłamstwo szatana. Przecież Jezus powiedział, tylko do Ojca przeze mnie można trafić. Wszystkie inne drogi, wszyscy inni podający się za rzekomych bogów, to złuda. A więc jak to przyjmujecie? Trzy przykazania podeptane. Jedno pierwsze wykrzywione, drugie usunięte, dziesiąte sprowadzone do absurdu. Ale to przecież Boże Słowo przekazane ludzkości na Synaju. Nie godzi się. Gdzie bojaźń Boga, tych ludzi, którzy dokonali tego? I dalej tłumaczą, że tak można. A więc otwarło to w Kościele furtkę przed grzechem bałwochwalstwa. Ta furtka stała się już teraz ogromną, szeroko otwartą bramą. Prawdziwa pobożność została zastąpiona sentymentalnymi wzruszeniami. No, muszę się wam przyznać, ja w latach 60. Była bieda, co tu dużo mówić, szczytem marzeń takich dzieci jak ja wtedy w wieku szkolnym, to było wyjechać do babci, do dziadka gdzieś na wieś. No więc miałem taką babcię i takiego dziadka i tam spędzałem wakacje. I tam pewnego razu natknąłem się na taki obrzęd, wędrujący obraz Maryi z domu do domu. Babcia prosiła mnie, Jureczku, wiesz co, zrób taki ołtarzyk, ty to tam się lepiej na tym znasz. Tam robiłem taki ołtarzyk, słuchajcie, kwiaty, jakiś napis, jakieś lampki, świece. Robiłem ołtarzyk dla Maryi. Potem widziałem, z jakim wzruszeniem rodziny przekazują sobie codziennie ten obraz. Widziałem łzy, widziałem wielkie przeżycia. Potem te rodziny się schodziły na te zdrowaśki, na te modlitwy. Patrzyłem na te wiejskie kobiety, które na te maryjne święta przynosiły polne kwiaty do kościoła. Ich przejęcie, ich takie zaangażowanie. One wszystkie mówiły, że to jest takie piękne, że to trzeba kultywować, że to jest coś pięknego, że cały rok czeka się na takie święta, kiedy Maryi można oddać hołd. No i ja w tym wszystkim uczestniczyłem. Ja się tym wzruszałem. Aż do czasu, kiedy narodziłem się z Ducha Bożego i teraz widzę, że to było jedno wielkie, obrzydliwe bałwochwalstwo. Dziś już żadna siła by mnie do takich czynności nie zaprzęgła. Dzisiaj to budzi u mnie dreszcz oburzenia, sprzeciwu, protestu. Z drugiej strony ci biedni ludzie
są nieświadomi tego, że popełniają ten grzech. Ale przywódcy ich są świadomi. Są świadomi, bo przecież uczą się tych podstaw wiary. I wtedy zrozumiałem, że szatan nie zawsze posługuje się horrorem groźnym, przerażającym. Bardzo często posługuje się fałszywą słodyczą i pozornym pięknem. O, jakie piękne. Ale to jest nadal obrzydliwy grzech. Chociaż pięknie rzekomo wygląda. W ostatnich miesiącach jesteśmy oburzeni, wzburzeni ujawnianiem pewnych przypadków pedofilii wśród duchowieństwa. I słusznie się oburzamy. Takie czynności łamią często serca na całe życie młodych ludzi. To jest trauma, której się później nie da zapomnieć aż do końca. I słusznie się oburzamy. I słusznie domagamy się kary dla sprawców tych obrzydliwych czynów. Ale te grzechy dotyczą, powiedzmy, tysięcy ludzi. Tysięcy ludzi. A grzech bałwochwalstwa dotyczy już milionów ludzi. Milionów ludzi. Miliony ludzi idą na manowce. Miliony ludzi idą ku zgubie. W pierwszym liście do Koryntian 6:9 Paweł pisze dobitnie: bałwochwalcy nie odziedziczą Królestwa Niebieskiego. Powtarzam jeszcze raz. Bałwochwalcy nie odziedziczą Królestwa Niebieskiego. No więc po co te Eucharystie? Po co te pielgrzymki? Po co te obrzędy, kiedy to wszystko prowadzi do piekła prostą drogą? Kiedy tych ludzi prowadzi się na zgubę, ponieważ ci ludzie, którzy tak gorliwie i tak szczerze te kulty uprawiają, nie odziedziczą Królestwa Niebieskiego. Odziedziczą Królestwo Ciemności. W księdze Izajasza 42:8 czytamy: ja, Pan, a takie jest moje imię, swej chwały nie przekażę nikomu. Mojej czci nie oddam bożyszczom. Ale wiecie, człowiek w swojej takiej grzesznej naturze ma jednak tendencję do oddawania czci jakimś obiektom kultu poza Bogiem albo obok Boga. Taka jest skłonność naszej grzesznej natury. Biblia jednak uczy nas, że nikomu poza Bogiem nie powinniśmy oddawać chwały ani czci. I dotyczy to zarówno przedmiotów, obiektów, ale i osób. No coś takiego przydarzyło się naszemu apostołowi Janowi, ewangeliście. Tam jak gdyby trochę ta stara natura się odezwała, bo czytamy w Księdze Objawienia 22 rozdział, wiersze od 8 do 9. Jan szczerze o tym pisze. Ja, Jan, jestem tym, który to wszystko usłyszał i zobaczył. Mowa o wizji, jaką mu Bóg objawił. A gdy to usłyszałem i zobaczyłem,
upadłem do stóp anioła, który mi to pokazywał, aby mu złożyć pokłon. On jednak mnie powstrzymał. Nie rób tego! Powiedział, jestem współsługą twoim i twoich braci, proroków oraz tych, którzy trzymają się słów zapisanych w tym zwoju. Pokłon oddaj tylko Bogu. Tak został nasz kochany Jan surowo upomniany. Przypomnijmy sobie taką scenę opisaną w Dziejach Apostolskich w 10 rozdziale od 25 wiersza. Jest tam mowa o spotkaniu Korneliusza, pogańskiego setnika, z Piotrem, apostołem. Kiedy Piotr się zbliżał, Korneliusz wyszedł mu naprzeciw i w pokłonie upadł mu do nóg. Piotr podniósł go i powiedział, wstań, ja też jestem tylko człowiekiem. Więc nie wolno oddawać tak głębokiej czci ludziom, nawet takim jak apostołowi. Coś podobnego przydarzyło się też Pawłowi. Czytamy w 14 rozdziale Dziejów Apostolskich od 11 wiersza, co wydarzyło się w takim mieście Derbe. A kiedy tłumy zobaczyły, czego Paweł dokonał, zaczęły nawoływać po likaońsku. Stąpili do nas bogowie, przyjęli postać ludzi i okrzyknięto Barnabę Zeusem, a Pawła Hermesem, ponieważ on przemawiał. Kapłan Zeusa chciał złożyć woły w ofierze. Gdy apostołowie Barnaba i Piotr usłyszeli o tym, rozdarli swe szaty, wybiegli przed tłum i krzyczeli, ludzie, dlaczego to robicie? Jesteśmy tylko ludźmi, podobnie jak wy. A więc widzimy, jak pierwszy Kościół konsekwentnie przestrzegał tej zasady. Tylko Bogu należy się chwała. Tylko Bogu. Ta biblijna zasada tylko Bogu chwała ma dzisiaj w czasach nam współczesnych jeszcze głębsze znaczenie. Ponieważ żyjemy w takim kręgu kulturowym, cywilizacyjnym, w którym dominuje taka podstawowa filozofia, jaką jest humanizm. Humanizm stawia w centrum zainteresowania i uwagi człowieka. Człowiek. I odtąd ludzkie prawa, a nie boskie, zajmują główne miejsce w życiu społecznym. Prawa człowieka, a nie prawa Boga. Ważniejsze stało się to, co przyniesie korzyść ekonomiczną człowiekowi i to, co wywyższy człowieka, a nie to, co odda chwałę Bogu. W takiej kulturze żyjemy. Wczoraj odbył się Marsz Równości w Warszawie. Słuchałem wieczorem relacji tych różnych uczestników i obserwatorów. Wszyscy byli zachwyceni. Wszyscy byli oczarowani, jak to pięknie wyglądało. Kolorowe flagi, uśmiechnięci ludzie, objęci. O! Popatrzcie, zło czasem przybiera postać taką pseudo niby piękną. Te marsze równości to marsze
szyderstwa z Bożych zasad. To marsz propagujący grzeszny, potępiany przez Boga sposób życia. Dwóch panów czy dwie panie chcą, aby ich związek nazwać małżeństwem, ponieważ czują się dyskryminowani, kiedy nazywa się go tylko związkiem partnerskim. Ma się nazywać małżeństwem. Żądają tego. Z naturalnych przyczyn nie mogą mieć własnych dzieci, to żądają, żeby im dać te dzieci na wychowanie. Nikt nie zastanawia się, jakie skutki przyniesie ten eksperyment wychowawczy dzieciom właśnie. Co one są winne? Wszyscy bezmyślnie powtarzają, że należy im te dzieci dawać. Ponieważ to jest wyraz postępu, nowoczesności. To jest coś, co powinniśmy propagować. I oto postęp stał się współczesnym bożkiem. I ten bożek chce, żeby ofiarowywać mu dzieci. Przerażające to jest. Ale jednak większość mówi, to jest piękne, to jest dobre, trzeba to popierać. Nie ma żadnej różnicy między grzechem a niegrzechem. W takich czasach żyjemy. I tu jako Kościół stajemy przed wyzwaniem. Albo pokażemy swoją słoność i światłość, albo bezmyślnie pogodzimy się z tym trendem ku nicości. Bóg jest suwerenny i to On panuje nad wszystkim. O tym często zapominamy. Wszystkie sfery ludzkiej działalności muszą podlegać Bogu. I to On, a nie człowiek, powinien przyjmować chwałę. Ale nasz wrodzony egoizm domaga się chwały dla nas, dla siebie. Słuchajcie, Światowa Organizacja Zdrowia, WHO, stworzyła definicję zdrowia psychicznego. Ta definicja obowiązuje wszystkich psychiatrów na całym świecie. Ale ja się z tą definicją zgodzić nie mogę. Ona brzmi, że zdrowie psychiczne występuje wtedy, kiedy mamy do czynienia z dobrostanem fizycznym, psychicznym i społecznym. Krótko mówiąc, zdrowym psychicznie jest ten człowiek, który jest zadowolony. I to niezależnie, jakim kosztem jest zadowolony. Byle był zadowolony. Żona ci się starzeje? Wymień ją na młodszy model. Ważne, żebyś był zadowolony. A dzieci płaczą, dzieci cierpią. A co to cię może obchodzić? Ważne, żebyś ty był zadowolony. Rodzice sprawiają trudność, starzeją się, stają się niedołężni. Pozbądź się ich. Przecież ważne, żebyś ty był zadowolony. Światowa Organizacja Zdrowia, głos świata, pochwalający egoizm, zadowolenie za wszelką cenę. Jakie to żałosne. Jakie to smutne. A więc przypomnijmy sobie, że to nie człowiek ma być panem dla siebie, ale sam Bóg. I to Bóg powinien zajmować najważniejsze miejsce w naszym życiu. I teraz przejdę do czegoś, co daje nam zawsze prawdziwe szczęście, do uwielbiania Boga. Bo ta zasada
tylko Bogu chwała, prowadzi prostą drogą do uwielbiania. Uwielbiania Boga i to nie tylko od święta, nie tylko podczas nabożeństw, ale w naszym zwykłym, codziennym życiu. Paweł pisze w pierwszym liście do Koryntian: bracia, a zatem cokolwiek jecie lub pijecie, albo cokolwiek czynicie, wszystko czyńcie na chwałę Boga. Wszystko czyńcie. Każdą czynność. My, chrześcijanie, cieszymy się, mogąc oddawać Bogu należne miejsce i mogąc poddawać swoją własną wolę Jego woli. Psalm 115. Nie nas, Panie, nie nas, ale swoje imię otocz chwałą. Ze względu na Twoją łaskę, ze względu na Twoją wierność. Można zapytać, a jaki rodzaj uwielbienia Bóg przyjmuje i cieszy się z niego? No to na tą okoliczność mamy wypowiedź Pana Jezusa z Ewangelii Jana 4:24. Bóg jest duchem, dlatego ci, którzy go czczą, powinni czynić to w duchu i w prawdzie. A zatem uwielbienie musi być oparte na prawdzie Słowa Bożego. Takie uwielbienie, które się rozmija z tą prawdą, może być nawet szczere, gorliwe, ale nie powinno być praktykowane przez chrześcijan. Uwielbienie powinno obejmować całą naszą istotę. Czytamy w Ewangelii Mateusza 22:37, a on mu odpowiedział, słowa tu Pana Jezusa: masz kochać Pana swojego Boga całym swoim sercem, z całej swojej duszy i każdą swoją myślą. A więc w te uwielbienie muszą być zaangażowane nasze uczucia i nasz umysł. Co z naszym ciałem? I ciało również powinno być zaangażowane w procesie uwielbienia. Bo w liście do Rzymian 12:1 czytamy: zachęcam was zatem, bracia, powołując się na miłosierdzie Boga, abyście oddali swe ciała na ofiarę żywą, świętą i miłą Bogu, na dowód, że Mu służycie z pełnym przekonaniem. A więc nasz język ciała powinien też wyrażać nasze zaangażowanie. A więc wzniesione ręce, klaskanie, czy klęczenie, jak kto woli, czy nawet taniec, to wszystko jest mową naszego ciała zaangażowaną w ten proces uwielbienia, który powinien dotyczyć całego człowieka. Ale czytamy w psalmie 29, 2 wierszu: oddajcie Panu chwałę godną Jego imienia. Pokłońcie się Mu w swojej świętej szacie. Znaczy to, że człowiek, który uwielbia Boga, musi być oczyszczony z grzechu i żyć dla Boga. Jest rzeczą niemożliwą uwielbiać Boga i jednocześnie tkwić w grzechu. Niemożliwą.
tak jak nie powinniśmy przystępować do pamiątki naszego Pana, będąc w grzechu, tak też nie powinniśmy uwielbiać Boga, mając świadomość, że jakiś grzech niewyznany, nieodrzucony jest w naszym sercu. Właśnie dzięki psalmom, które są takim śpiewnikiem ludu Bożego Starego Przymierza, przekonujemy się, że celem chwalenia Boga jest przede wszystkim sam Bóg i Jego charakter. A więc Jego dobroć, Jego miłość, miłosierdzie, wierność, moc, mądrość i potęga. Te wszystkie cechy charakteru Boga powinniśmy uwielbiać, bo to one dotyczą bezpośrednio nas. A więc powinniśmy być w stanie uwolnienia od grzechu, ale uwielbienie musi zawierać też ważny aspekt, jakim jest dziękczynienie, dziękowanie. Drugi list do Koryntian 9:15. Bogu niech będą dzięki za Jego niewysłowiony dar. A w liście do Filipian Paweł pisze: za wszystko Bogu dziękujcie. Dziękujcie Mu bez ustanku. Dziękujcie, dziękujcie i dziękujcie. Ponieważ bez Niego nie moglibyśmy nawet żyć. A więc musimy dziękować i chcemy dziękować za miłosierdzie, za Jezusa, za to, czego Bóg dokonał w naszym życiu. Dzięki ofierze Jego Syna. I na koniec uwielbienie musi zawierać jeszcze jeden ważny czynnik. Posłuszeństwo. Posłuszeństwo. Pan Jezus powiedział, Ewangelia Jana 14:15, jeśli darzycie mnie miłością, będziecie wypełniać moje przykazania. Będziecie wypełniać moje przykazania. Czyli nie tylko wsłuchiwać się, nie tylko doceniać ich wartość, znaczenie, ale wprowadzać je w życie, żyć nimi. Bożą teorię zamieniać na świętą praktykę. Pan Jezus nie owija w bawełnę, ma bardzo krytyczny stosunek do takich chrześcijan, którzy tylko słuchają. Nazywa ich głupcami. A czytamy o tym w Ewangelii Mateusza w 7 rozdziale od 26 wiersza. Każdego natomiast, kto słucha moich słów, lecz nie robi z nich użytku, można porównać do człowieka bezmyślnego, głupiego, który swój dom zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, powiały wiatry i uderzyły w ten dom, a on runął. Jego upadek był wielki. Taka wiara nie ostoi się. Takie chrześcijaństwo nie przetrwa. Jeśli ograniczone będzie tylko do teorii, a nie do praktyki codziennego życia. I tu pozwólcie na pewną dygresję. Pan Jezus z naciskiem podkreśla, że powinniśmy przestrzegać przykazań, które On nam zlecił.
I w tym powinna wyrażać się nasza miłość i nasze oddanie Jemu. Takich przykazań jak kochaj nieprzyjaciół, błogosław tych, którzy Ci złorzeczą, módl się za tych, którzy Cię prześladują. Kto z ludzi jest w stanie wypełnić takie przykazania? Kto o własnych siłach jest w stanie sprostać takiemu wyzwaniu? Odpowiedź może być tylko jedna. Nikt. Nikt. Bez Bożej pomocy nie jesteśmy w stanie tego wypełnić. A więc bez Bożej pomocy nie jesteśmy w stanie też uwielbiać Boga. I na tym tle widzę, jak wielkie znaczenie ma nasz Kościół, który dopiero się rozwija. I ta podstawa istnienia naszego Kościoła, ta doktryna o nowym narodzeniu. Nowym narodzeniu z wody i z ducha. Bo tylko człowiek narodzony na nowo z wody i z Ducha Świętego jest w stanie podołać tym przykazaniom Pana Jezusa. Jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nawet niech nie myśli o tym, że sprosta zadaniu zleconemu przez Pana Jezusa. A więc widzimy, jak ważna jest ta przypomniana przez nasz Kościół. Nie przypominam sobie, żeby jakikolwiek Kościół w naszym kraju, w Polsce, z takim naciskiem nie podkreślał tej prawdy. Trzeba wrócić do praktyki pierwotnego Kościoła, który nie wypuszczał ludzi nieochrzczonych, nienarodzonych na nowo do życia. A więc módlmy się o nowe narodzenie. Nowe narodzenie po to, aby móc w mocy Ducha Świętego dopiero wtedy spełnić te Boże oczekiwania. Boże przykazania. Bóg oczekuje, że Jego dzieci, czyli my, będą ufać Bogu, miłować się nawzajem, modlić się, prowadzić święte życie, wspierać materialnie Jego dzieła, napełniać się Duchem Świętym i służyć Bogu, służyć Jemu. Naszą najgłębszą motywacją do uwielbienia powinno być sprawianie Bogu przyjemności. Uwielbiając Boga, nie skupiajmy się na naszej przyjemności. To On powinien czuć się dobrze. Czas uwielbienia nie jest też czasem wywierania jakiegoś nacisku na Boga czy wyrażaniem naszych życzeń wobec Boga. To ma być czas skupiony tylko i wyłącznie na oddawaniu Mu chwały. Przecież celem naszego życia nie są dobra materialne, ani też fizyczne szczęście. Ale Boża przyjemność tego, który nas stworzył. Uwielbiamy całym sercem naszego Boga po prostu dlatego, że Go kochamy i czujemy się też kochani przez Niego. I dlatego tylko i wyłącznie Jemu oddajemy chwałę. Amen.